Siema, jestem Piotr 3575, a to jest The Thailand Epidemic. A ten co mu odbija? Kurde, dlaczego jest nas dwóch? Marian, nie! Z Niemcem gram. A właśnie, to jest czwarty poziom infekcji, więc sam na pewno nie da wlady przyjąć punkt. Na drugim ciężko dla mnie było. A to czwartym. No to chyba maksymalny poziom. Ktoś... Jakiś... Kurde, Hitler się nie może doczekać wojny? Ten Krokus? A właśnie, czasem nie rozumiem takie osoby, które mają 20 punktów albo 15, nie oddają, bo jeszcze chcą pozbierać i nagle padną. Ja w poprzednim odcinku zbieram tak te mniejsze sumki. Tak z 5 razy po 20 to stówka, a tu trzeba 900 zbierać, tutaj akurat 800 trzeba. Okej, okay, jest ekipa nasza. No, tak na dzień dobry, przewrót w przód. Parkour, tak zwany. No, ale ten parkour przyspiesza trochę nas. Okej, mam punkt cisza. Dobra, ich rozpierdzielę. Mój! O, no! A nie, nie. Dobra, wy sobie bijcie tamto, a ja zbieram punkty na trzeci poziom. Okej, okay, tamto padnie. I sobie zbieram też na furię trochę. Dobra, skille mogę używać, ale furii nie. A, to dwie bramy, a no tak, bo czwarty poziom infekcji. Los de infekcjos. Dobra, pierdziele. Marian! Help! 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 He! Czy ja mówiłem help? A no tak, mówiłem. Ale nikt nie pomoże, oczywiście. He, pudło! Mariany! Kurde, oczywiście nie pomogą. Dobra, ja będę miłosierny. I spieprzę. W sumie leczenie mi się przyda. Dobra, ile ja tam punkt ciszy wyrzuciłem? 12. Toż to majątek. Dobra, pójdę na lewo, bo tam potrzebna pomoc. Ale poczekam chwilę na tego. Bo się na mnie rzucą z taką małą ilością HP. Człowieku, ty punkta przejmuj. A nie się bawisz zombiakami. Dobra, ja czekam na tamtego. Sorry, nie mogę pomóc. Bikosu, nie chce mi się. Nie no, ja miałem tu własną ekipę. A nie no, porządna ta broń. Czekaj, czekaj, Marian! To ten Krokus coś tak się wierci co chwilę.
Dobra, pomogę ci, pomogę potrzebującym, zwłaszcza z ekipy mojej. No, to już niedługo zdobędziemy punkty. Ale Marian, pomóż mi też. Bądź taki kulturalny. Okej, byłem kulturalny i pozbierałem. A teraz oddam to. I to nie tylko mi daje expa, ale też daje nam punkty, które są nam bardzo potrzebne. Zobaczcie, przegrywamy teraz. Zobaczcie, czy nam się uda. No, i teraz jesteśmy pierwsi. My trzeci. On chyba jest offline. Sorry, ale nie będę mógł ci cały czas pomagać, bo na dole też mnie potrzebują. Ale zagrywałem na siebie zombiaki. No nie wszystkie. Ale dobra tam. Nauczy się przynajmniej, że nie wolno tak opuszczać ekipy w potrzebie. No te jaja sobie robią, to my mamy w trójkę walczyć. Bo ten gentleman, no w sumie nawet nazwa taka, gentleman opuścił nas w potrzebie. Marian, nie rób mi tego. Dobra, przypieprz mu. Gdzie oni są? Nie wiem, ale trafiają. Dobra, niech tam wbijają. Zwłaszcza, że dwóch. No ta, ci umieją się jakoś zebrać ze sobą i walczyć przeciwko nam. Dobra, może nam się uda jednego. O nie, 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 nie. Run, run. Nie no, teraz walczymy z pomarańczowymi i z niebieskimi. Jak my przegrywamy, no to druga drużyna, która też przegrywa, jakoś napieprza nas. A jak my wygrywamy, no to te dwie ekipy jakoś umieją się rozegrać razem. Dobra, sorry, że tak zrobiłem, ale chciałem coś sprawdzić. Już się przestraszyłem, bo podczas nagrywania to jest trochę głupie. Są dwa razy detaile. No, wreszcie, kurde, ruszył dupę. O ty chuj. No. What the fuck, że co? Pisząc był uśpiony. Marian. Jakim kurde cudem? Nie, ano tak, te błędy. Dalej beta. Tutaj jeszcze niebiescy się dorwali. Dobra, idę tam na górę. Może tam to się da jakoś ratować. Dobra.
Marian, pomóż mi. No co za ludzie, no. Dobra. No, trochę mam punkt ciszy. Ale będzie więcej, jak to zdobędziemy. Dobra, to ja wracam oddać punkty. W sumie nie pamiętam, ile chyba mam. Mam nadzieję, że na niebieskich atakują. A właśnie niechcący nie udałem wszystkich. Pamiętam, raz byliśmy z taką... Walczyliśmy przeciwko takiej grupie, co dwie osoby kisiły punkty, a potem pod koniec oddały. Na początku myśleliśmy, że wygramy, a potem tak szybko oddali tego od cholery, że było potem nieciekawie. Ale podoba mi się w tej grze PvP, mimo że od PvP zbytnio się nic nie dostaje. Znaczy nie, no może trochę się tam dostanie punktów od przeciwnika. Punkty. Dobra, niech będzie, użyję te dwa, bo to szybko się ładują. Dobra, ja bym na... O kurde. Mam, proszę, to ja zdobyłem, proszę, to ja. Fajnie by było, gdyby było pokazane, kto to zdobył tak naprawdę, bo teraz... Któryś raz już, nie wiem. Chyba trzeci raz mi się tak przytrafiło, że dwie osoby są, nagle nie wiadomo, kto to zdał. Aha, on dostał. No, coś tak myślałem, coś się obawiałam, ale nie chciałem usłyszeć tej gorzkiej prawdy. Nie wiem, czy on ma, potrzebuje HP, ale na wszelki wypadek. Trzeba dmuchać na zimne, trzeba ruchać na zimne. A macie, motherfuckery! No, bij, Marian! No, wreszcie mi zaliczyło. Dobra, nie goń go. Dobra, już przejmuję flagę, nie musisz. Spo, dobra. Podleczę. Poczekam. No, chciałem trochę poczekać, aż się więcej ekipy zbierze. O ty chamie, a chciałem już biec do niego. Nie no, fajnie mi się z nim gra teraz. Z tym czasem. Czasem mi się gra z tym czasem. Ja na początku myślałem, że to cheese. Dobra, jeszcze tylko te gubię. Od tego można też dostać trochę punktów o i levela upa. Nie wiem, dlaczego oni biją go, ale lepiej pod koniec dopiero bić. Czyli oddam punkty na wszelki wypadek. I po prostu pójdę albo do A, albo do C, tam gdzie niebieski nam przyjmuje. Bo załóżmy, że mam tylko 10 punktów. Niebieski przejmie nam, to my mamy 10 punktów mniej, a oni więcej, czyli jakby 20 punktów różnicy. To na to też trzeba tak naprawdę zwracać uwagę. Tam wbije, pieprznę ich
Tak, po prostu, żeby spowolnić im to zbieranie. Maria, nie! Albo w sumie... To jest śmieszne, bo oni idą za mną, nic nie dostaną, a punkty wolniej zdobywają, bo czym więcej stoi przy punkcie, tym jest łatwiej. O kurde. Dlaczego tak wolno respawn? Żeby nam punktów nie podpieprzyli. O, nigdy nie wiedziałem, co to biało oznacza. Że co, że to tyle mam, ma nasza ekipa, jeśli dostarczy, no to wygrywamy? Okej, dobra, to się tym zajmę. Goń go! Aj, oberwał raz. Aj, gonię go, kurde, za żarcie. Aj, nie be, nie ma. Oho, kurde. To on już 12, kurde. Aj, chyba wiem, jaką ona ma broń. Kurde, widziałem ją, to jest zajebista. Ja też się staram o taką. Może nie dla mojej klasy. Ale i tak jest lepsze od mojej. No, ten pieprzony gentleman. My przegrywamy, on sobie awkuje. Dobra, może nam się uda przejąć? Okej, okay, idę na nią. Aj! Jeszcze jeden cios. Już myślałem, że to przeciwnik napieprza mnie kłodą. No to nasz. Dlaczego jestem sam? Kurde. Kiepska trochę broń. No, nie to, człowieku, coś się zbugło, fuck. Kurde, jak ja wtedy chciałem się podleczyć, to ten cały czas napieprzał i napieprzał. A właśnie, gdzie jest moja ekipa? Gdzie on poszedł, Krokus? Człowieku, ja wiem, że lubisz walczyć, ale... Po co im do samochodu wbijasz? To można powiedzieć, że 3 na 4 na 4. Ja się kurde nie dam tak łatwo. Nieważne. Nawet jak będzie 2 na 4, nawet jak ja będę sam.
Ale to najgorsze jest to, że nawet tak są online. No nie no, teraz dwóch. Help. Run. Okej, dobra. Nie wiem, ile ja pozbieram tych punktów. Wiem, że na dole jeszcze coś by było. Dasz radę? Marian! Marian! Czemu? Nie no, wiadomo było, że przegramy. Chociaż w sumie moja ekipa ma podobny poziom do mojego. Jednego widzę taką samą broń, co ja mam. Chociaż ja się zastanawiam, czy... Jak oni patrzą? Według poziomu? Czy tylko według poziomu nas rozstawiają? Czy też patrzą na inne rzeczy, typu bronie? Bo widziałem kolesia, który miał taką broń, jaką... Ja nie śniłem. Jaką ja widziałem, ale... Miałem za niski poziom. Czy coś tam za niski, nie pamiętam. Kurde, 4 razy padłem. Ale jednego zabiłem. No tak, gentleman 2 zabił? Jak on w ogóle nie grał? No może tam czasem. No załóżmy, gdyby był dobry, no to by mu się, może mu się udało. Ale zobaczcie, nasza ekipa ma jakieś 14 ci niższy. Dobra, może... No, 11. No. Będę mieć porządniejsze napieprzanie. Oba po 139, to ja... Ja myślałem, że według tego, jak często się używa tej broni ustawiała, to jest inaczej. A dobra, ale w sumie mam 11 poziom. Będę mieć porządniejszy jakiś tam cios. A nawet widzę ci ten. Więc to by na tyle. Na razie, do następnego odcinka. Trzymajcie się.